Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy we Frostpunk. No tak, tak to słuchajcie bywa, że co nam, my już myślimy, że jest wszystko w porządku, nagle się okazuje, że coś nam dopiekło. Ostatnio nam, kurczę, słuchajcie, no Londyńczyków już ubywa, już ta nadzieja jest po prostu, no sięga zenitów możliwości. Ale co? Kradną żywność i się człowiek tutaj, co to, wyrywa swoje ostatnie włosy. No nie dogodzisz, niezadowoleni. Teraz troszeczkę to niezadowolenie jednak spadło, widzę. No ale dalej, no tak, jest kiepska żywność, no ukradli nam tej żywności trochę, ale na szczęście da się wyżywić. Nas jest 221, a mam na 293 plus jeszcze 39 porcji jeszcze. Mógłbym, słuchajcie, kurczę, jakby tak wziąć i robić te lepsze żarcie. W sumie to może i nie byłby głupi pomysł. W sumie mam teraz tych trzech tutaj. Kurczę, może tak zrobimy, wiecie? Wezmę, zmienię sobie na tą żywność, na tą standardową, że kuchnia będzie produkować 4 racje żywnościowe, ale z dwóch to 5. No, no to może to. Standardowy posiłek. Chyba taki nie będzie aż tak teraz źle. Dobra. To by było to. Tutaj ostatnio zbudowałem też magazyny, wiadomo, ale przede wszystkim wybudowałem też kopalnię węgla. Muszę tutaj poprzekształcać troszeczkę tych zbieraczy, ze względu na to, że wbudowałem sobie teraz kolejny młot węglowy, bo tego węgla, kurczę, no mało coś. Teraz przynajmniej tutaj tak, tu zbierają. Tu będą zbierać. Tego chyba jeszcze tak, kurczę, no może trzeba było, nie, no tego nie będę rozmontowywał, ale tego chciałbym przenieść może gdzieś tutaj nawet, ze względu na to, żeby zasięg tego był na tą. Więc będę musiał tu chyba jeszcze jakiś domek zbieraczy w przyszłości wybudować. Tak mi się coś wydaje. Chociaż ten by zbierał też. Dobra, zobaczymy. Może nie będę nic budował. Brakuje mi też, brakowało mi ludzi do rąk. Mam tylko 9. Problem jest. Wybudowałem też ostatnio, słuchajcie, tutaj bazę terenową, bo nie wiedziałem, jak właśnie wybrać, jak właśnie tutaj ich zwerbować do Winterhome, gdzie będą mi przynosić, słuchajcie, 150 drewna dziennie. No to jest chyba spoko, ale przydałaby się w tym momencie retorta, którą właśnie już w drzewku technologicznym mam. No i oczywiście to, że kradli żywność Londyńczycy. No, zobaczcie, już jest ich mało. Pamiętam, że ich było, nie wiem, około 20. Niech skłamę, ale... Albo 12. Kurczę, ale na pewno więcej niż 10. Niż 10. I ilość ich już zmalała. I nadal idzie po prostu. Tylko, że zobaczcie, 6 dni. Czyli może rosnąć, może maleć. Przez 6 dni muszę się z nimi borykać. Ale gdy zaprowadzę... no właśnie. I teraz tutaj... No ludzie są wkurzeni, dlatego że właśnie ci dwie kradzieże były i dwie zignorowane kradzieże. Więc się ludzie, kurwa, wkurzają. No ja się nie dziwię, ale żeby to zrobić, muszę sprostać temu, muszę wprowadzić prawo publiczne, pokuta, która, no zaraz wam pokażę. Ale dobra, wybudujemy sobie najpierw jeszcze, słuchajcie, tutaj drogę, bo ja zapomniałem o drodze. Co jest? Aha, ulica jest w trakcie budowy. A, jest budowana tutaj. No, takim szlaczkiem troszeczkę. No i zaraz, słuchajcie, za niecałe 17 minut dojdą do kopalni węgla tutaj ludzie moi, zwiadowcy. Zobaczymy, co tam na nas czeka. No i zobaczcie, za 3 dni poziom temperatury spadnie o 3 poziomy. Ale, dobra, okej. Okay. Ale za dzień pójdzie o 2 w górę. Ale o 2, nie o 1, czyli to będzie minus 50. To jest po prostu, wiecie co, ja chyba będę musiał przygotować sobie jeszcze jeden taki zapas węgla, znaczy zapasy. Wezmę sobie, wybuduję, wiecie, jeszcze jeden na zasoby, skład zasobów. Gdzieś też tak walnę tutaj, gdzieś daleko, żeby to było, nie przeszkadzało nam. O, może nawet tutaj. Dobra, a ile tutaj tego, no tak nie wiadomo, tutaj nie ma, nieskończoność jest, aha, no i dobra, spoko. Może z dwa magazyny jeszcze walnąć. Nie wiem. A bo. Jak, czekajcie, czy tutaj je można podnieść jakoś? Nie.
One tu nie muszą być. Mi się wydaje, że mogą być takie. Dobra, to tak zrobimy, słuchajcie. To tak zrobimy. A, jeszcze tą lecznicę, kurczę, szpital bym wybudował. Dobra, zwiatowcy dotarli do kopalni węgla. Zobaczmy, co tam się dzieje. Kopalnia węgla. To automatyczna kopalnia węgla. Maszyny są pod parą, ale wydobycie zostało wstrzymane. Wokół nie ma żadnych śladów stóp. Panuje niesamowita cisza. No zbadajmy, co tam się dzieje. Kopalnia węgla. Więcej węgla niż mogliśmy zużyć. Ta kopalnia węgla jeszcze niedawno działała. Teraz jej maszyny i urządzenia są wyłączone, ale wyglądają na w pełni sprawne. Być może kopalnia wydobyła już wyznaczoną ilość surowca lub magazyn się zapełnił. Moglibyśmy powiększyć nasze zapasy, gdybyśmy rozebrali sprzęt na części. Zabierzmy tylko węgiel z magazynu. Kurde, 340. Albo rozbierz... O kurcze. Rozbierzmy sprzęt na części. Ajajaj. Okej, teraz pytanie. Czekajcie, zabierzmy tylko zasoby znalezione na miejscu. Będziemy mogli później ponownie otworzyć kopalnię. Aha. Dobra, wiecie co? Otworzymy ją później, bo może się faktycznie ten węgiel więcej przyda. Tego węgla będziemy musieli produkować, a my sobie nie damy. A wiecie co? A przyjdą takie mrozy, że nawet na dwór nie wyjdziemy. Znaczy, tak się wydaje to. Wiecie co, nie będziemy, zabierzmy tylko ten węgiel, bo tutaj mamy dwa, no 200 metal, nie, to zróbmy, a co to jest, aha, i koniec z tą kopalnią by było. Może zabierzmy tylko węgiel, nie bądźmy tacy nachalni. No tu jest tylko, no tu jest węgiel, ale plus dwa te rdzenie, kurde. Parowe, kurde, tu 200 metali, spoko. Nie, dobra, zróbmy tak, że weźmiemy tylko węgiel. Później sobie tu bazę może założymy. Zaryzykuję. Zabierzmy tylko węgiel. Zabierzmy tylko węgiel. I wiecie co? I dobrze, to i... z powrotem wracajmy. Z powrotem wracajmy. Wybaczcie, ale miałem, kurczę, domofon. Dobra, to co? To weźmiemy ich do, z powrotem do... można to założyć bazę też, no właśnie, tutaj przewidywany ładunek jest 800 węgla, kolejna baza, super, tylko że ludzi nie mamy aż tylu, kuźwa, no właśnie, ajajajaj, kogo my tam będziemy wysyłać, dobra, ale niech zwracają zwiadowcy, oni mają 340 węgla, tutaj jeszcze śnieżny klif, to ja może do tego klifu to ja na razie nie będę szedł, niech wracają i później jeszcze raz pójdą. No będą tak chodzić, no będą tak chodzić. Wolę ten węgiel mieć przy sobie, się okaże później, że tutaj coś się z nimi stanie i dopiero będzie. Dobra, to możemy sobie już zamknąć. Wracają ludzie z tym węglem. Dlatego te magazyny by trzeba było więcej dorobić, tak mi się wydaje. Jeden dzień będą podróżować. Dobra, wejdźmy tutaj. Co się dzieje? Ojejku, co tu się, aż się boję, jak nieraz takie coś, kurczę, otwieram, to się boję po prostu. Londyńczycy żerują na niezadowoleniu, garstka pozyskanych. Do tłumu przemawia jeden z Londyńczyków, straszy ludzi, próbując przekonać jak najwięcej z nich, by dołączyli do eksodusu do Londynu. Roztaczane przez niego wizje zagłady brzmią jednak fałszywie, bo nasi ludzie są zadowoleni z życia w mieście. O, czekajcie, niech mówi. Wzrośnie liczba Londyńczyków, niech kapłan uspokoi ludzi. Nieznacznie wzrośnie liczba Londyńczyków. Rozgoń tłum. Niech kapłan uspokoi. Mam kapłana, 5 tylko tych. No to wzrosło. No. Kurczę, dziady. Ale oni ich tak będą maleć. I tak będą maleć. Ja zaraz się zajmę tymi, którzy ukradli, nie? Dobra. Puśćmy ten. Co to niby da? Londyńczycy tylko się rozłościli. Zdaje się, że twoja reakcja tylko rozłościła Londyńczyków. Dobra, ale tendencja jest zniżkowa, co wy gadacie? Nie widzicie tego z góry. Ja to widzę. No. Dobra, czas idzie w górę, spoko. Tutaj budują, tu budują. To niech też zaczną budować, kurczę, bo tutaj tak słabiutko z tym idzie. Ale dobra, niech te magazyny pobudują i będzie git majonez. A co to jest to? Aha, tutaj jest... no tak, tutaj jeszcze węzeł grzewczy nie potrzebuje. Dobra. Zużycia węgla ile mamy? Dobrze, że wydobywają.
dobrze wydobywają. Nie za dużo wydobywają, ale dobrze, że wydobywają. Na ile dni? Na jeden dzień tylko tego węgla starczy. Może się polepszy, nie? Może się troszeczkę polepszy. Już 17, słuchajcie, ludzi jest tylko chorych. No i dobrze. Obecność świątyni natchnęła część mieszkańców. Nie będę robił nadziei na razie. Niech jest ok, jest ok. 15, zobaczcie, spada. Cieplutko się robi. Pięknie. Zaraz się zajmą budową tutaj. A co tutaj? A, tu mogę już ludzi wziąć, żeby... tylko ja nie mam ludzi. A nie, no mam 9 tylko. No to muszę zbierać. Dobra. Muszę zbierać. Może tu nawet, słuchajcie, może tu nawet wezmę tak. 5. Tutaj wezmę tak. Mam tak porozstrzaskanych tych ludzi. Dobra, niech tak będzie to. Teraz zacznę tu budować. Co? Aha, tutaj muszę wyznaczyć, co tutaj. No mi się wydaje, że... No bo żywność? Nie, raczej węgla. Będę dużo węgla potrzebował. Albo dobra, to na razie niech tak stoi. Boże, racje żywnościowe. Nie, bo jak tutaj to... Nie. Racje żywnościowe na razie nie. Dobra, niech na razie tak będzie. Mogę nawet, kurczę, tutaj faktycznie im dać sobie... Dobra, tutaj jest ich też 10. Tutaj też 10. Tutaj 5. Dobra, daj maksymalnie. Niech robią na razie tak. Dobra, zaraz prawo będę. Już 8, kurczę, czy... tak, no tak, rośnie, maleje, nie? Tutaj, kurczę, muszą dojść. Tu jak idą beznadziejnie, tak, taką ścieżką. Ale no chcą budować, nie? No i dobrze, niech budują, niech budują. Fajnie, fajnie. Naprawdę ta gra jest super, ale... to trzeba byłoby z parę razy dla mnie, tak dla mnie, z parę razy zagrać, żeby po prostu się o niej nauczyć. Kurde, automatony by trzeba było też postawić, kurde, szpitale. No ten szpital bym postawił, to by było dużo, no chociaż te przepełnione placówki by niezadowolenie. Kiepska żywność, no z tą żywnością, okej, przyjmuję to do wiadomości, ale będzie lepsza, no będzie lepsza, będę się starał lepszą teraz. No i zaraz placówki, tylko ja nie mam ludzi, kogo ja mam tam wysłać? Pierdziu. Za mało mam ludzi, teraz się okazuje. A dobra, to to wybudowałem. Tylko, że no poczekajcie. Bo teraz tak. Żeby teraz tutaj ich wysłać, można tu założyć bazę terenu, tutaj przewidywany ładunek 800 węgiel będzie dostarczony co jeden dzień. Z węglem byłoby nawet chyba lepiej niż z tym drewnem, wiecie? To mi się wydaje. 150 drewna, bo to jeszcze tą retortę by trzeba byłoby wybudować. O, teraz już jest księga praw. Dobra, idea. Strażnicy wiary, bo tutaj jest publiczna pokuta. Podpisz. I co tutaj mamy? Strażnicy wiary. Najbardziej oddani spośród wszystkich naszych wiernych zadbają o to, by ludzie prawi mogli w spokoju pracować i modlić się. Dokładnie. To inkwizycja jak nic. No, że tego będzie się szałował. Dobra, nowy obiekt, strażnicy wiary. Możesz prosić strażników wiary o tłumienie protestów. Nowa zdolność, nowa procesja, zmniejsza niezadowolenie. O, dobra, to jest dobre. Trzeba będzie zbudować siedzibę strażników wiary. Wzrośnie niezadowolenie. No, ale co zrobić? Ale i tak muszę, bo publiczne pokutę muszę. Podpisz. Okej, okay, strażnicy wiary. Okej, okay, i teraz powstaną, ale muszę wybudować, wybuduj i obsadź, i obsadzić! Ja pierdziu, to ja, słuchajcie, ja muszę mieć ten automatony. Ale pewnie każdy automaton pewnie jest zasilany tym rdzeniem parowym. To też niedobrze. Będę musiał z czegoś rezygnować powoli, może ze stali. Może ze stali.
Ile mam tej produkcji stali? 73 na dzień. To może za dużo faktycznie. To tak, bo bym chciał, słuchajcie, robotników. Okej, dobra, to czekajcie. Czekajcie, nie, no 5. Dobra, robotnicy. A czemu nie mógłbym ich teraz tu wysłać? Stwórz nowy oddział terenowy. Liczba mieszkańców, którzy muszą być dostępni. 10. 10 aż. O kurde. Dobra, dobra, niech se tak będzie. Na razie niech jest tak, jak jest. To 10 aż. Czekajcie, dobra, na razie tak zróbmy. Strażnicy wiary. 40 drewna, 40 stali. Może dać tutaj ich też. O, tu się ładnie by wpasowali. Albo tu nawet. O. Dobra. Dróżka jest? Nie ma. Już zaraz będzie. Dobra. Dobra, no na razie no nie mam ludzi w ogóle. Najgorzej, że teraz nie mam ludzi, nie? No 5 mam robotników i dzieci. No przecież dzieci nie będę wysyłał, bo zaraz się wkurzą. Kolejni się wkurzą. Kontrowersyjne prawo, no elegancko. Dobra, zrobimy tak jak tutaj. Tych robotników tylko wyślę. Kurczę, może. Nie wiem, na razie tak. Mądra decyzja, to tylko umocni nas w wierze. Wierzę w to. Wierzę w to. Ten węgiel, wiecie co, kurczę, tu 507 węgla jest. Tu mamy, tu nie mamy nic, nie, tu 160. Tu 507. Tu już trochę rośnie, 207. 507. Kurczę, no brakuje mi ludzi, no. Brakuje mi ludzi. Ajajajajaj. Nie wiem jeszcze, na razie nie wiem. To jest w zasadzie tylko, no to jest tymczasowe. Kiepska żywność, to cały czas tutaj tak. Ale dobra, to o tym jeszcze tutaj. Ale zobaczcie, Londyńczyków ubywa. Na razie zostawmy jak jest, jak jest. Kurczę, no, widzicie, no, przejść do bazy te, no i wyślij nową jednostkę. No, ale ja nie mam tyle ludzi, no, nie mam, wszyscy pracują, no. Gdzie ja mam, co mam teraz zrobić, no? 1100 za 21 godzin. Ja cię kręcę. To drzewo technologii też bym jeszcze jeden zrobił. Co to tam? Aha, a no, jeszcze tych! No, zasoby. Trzeba odebrać zasoby. Pięknie. Dzieci nie mogą tu przyleżeć? Nie mogą. Dobra, to co mamy najwięcej? Mamy drewna dużo, ale drewna to też dużo zużywamy. Dobra, może ten automaton na razie. Na razie zróbmy tak. No co tutaj? Robotnicy chyba, nie? Gdzie jest ta świątynia? Tutaj. Znaczy tu jest to, tak? 5. Powołano strażników wiary. Założono strażników wiary. Udowodniłeś, że spełniasz swoje obietnice. Wzrasta nadzieja. No dobra, o, tutaj spadło.
Okej. Okay. Ale zobaczmy, czy oni, co oni będą tutaj robić w ogóle? Pracownicy, robotnicy to są. Ale można też inżynierów tu wysłać. Kurczę, no. No, na razie nie potrzebuję tyle tej stali i tego... Może tego żarcia też? O czym ile oni mi przyniosą? Może faktycznie tego żarcia też nie będę potrzebował, wiecie? Nie barak, gdzie jest ten? Chata myśliwych. Polowania zwykle. Myśliwi wyruszyli. Myśliwi przyniosą maksymalnie 20 surowej żywności. Dobrze, poczekajcie. 20. 20 surowej żywności. Poczekajcie, muszę to obliczyć. 20. W kuchni. Czyli z jednego 20 na 2 to jest 10. I 10 to jest 40 racji. Co robię? 40 racji. I mam 3, czyli 120 racji. No tak nie za dużo. No tak. Nie niż jeden dzień. Ale jeszcze mam racje żywnościowe. Może kurde tym dzieciakom. Wiecie co, jeszcze chyba jedną trzeba będzie wbudować. Bo ja to przyniosłem. Tą nie kuchnię, tylko. Gdzie ja to wziąłem? Nie chata myśliwych. Gdzie te dzieciaki mi tu pracują? Cieplarnia. O, w cieplarni. Ale tutaj w cieplarni mi. Jedną surową żywność. Jak jedną surową żywność? Zimno w ogóle tu. Ale czemu tylko jedną? Cieplarnia będzie produkować jedną surową żywność. To dziwne. To po co tam? To po co w ogóle ten? Robią. Oho! Oho! Wiara pomoże nam przepchnąć. Przebrnąć przez lód. Wiara to nasza jedna nadzieja w tym lodowym piekle. Módlmy się, śpiewajcie bracie. Te hymny naprawdę działają cuda. Kto szuka nadziei, niech zwróci oczy ku niebiosom. W obliczu wieczności wszystkie. No i mamy. Topnieją szeregi Londyńczyków. Zobaczcie, już tylko 5 zostało. No, elegancko. Niezadowolenie też spada. No nie mamy pewnego zapełnienia tutaj. Myślę, że nie będzie... Że nie bez powodu Bóg nas ocalił. Podziękujmy Panu za jego hojne dary. Tak jest. Brak zasobów. Zasoby odebrane złodziejom. Jeszcze nie odebraliśmy w każdym razie. 5 tylko pracuje. A tutaj strażnicy wiary mogą. Aha, ale co to? Czas odświeżenia 3 dni. Poczekajcie, stop. Strażnicy wiary zdobywają. Zbiorą wszystkich mieszkańców i poprowadzą procesję. Po rozpoczęciu procesji po północy spadnie z niej niezadowolenie. O, elegancko! No to jedziesz ich. Bo oni nie potrzebują żadnych żywności, nie? Dodatkowej. No. O, elegancko. No i kurde. Żyć nie umierać. Żyć nie umierać. Ale mam mało, mało mam tych. Kurczę, no. Dzień 24. Mam mało robotników, czekajcie. Tego drewna może też, kurczę. Zaraz, ile tutaj tego drewna jest? 1200. Tutaj 600, to jeszcze sporo. To jeszcze sporo. O, drewna to jeszcze mam. Zaraz dojdą kolejni zwiadowcy. Oho, zwiadowcy dotarli, słuchajcie. Tymczasowa osada. Osada wygląda na opuszczoną. O, rdzenie parowe drewno! Zajebiście! Osada wygląda na opuszczoną. Tworzy ją kilka schludnych drewnianych chat, które zostały całkowicie opróżnione. Po środku stoi pionowy głaz. Zarąbiście, zobaczcie. Wiecie co? Jakbym tak, kurczę, zrobił... jakbym zrobił...
tą do tych automatonów i bym, i wiecie co, i bym ten rządził tylko tymi automatami. Nie. Dobra, zbadaj. Wspomnienie krzywdy. Środek osady znaczy głaz ustawiony na sztorc. Środek osady znaczy głaz ustawiony na sztorc. Na jego pobieżnie wygładzonym boku wykuto napis: oby Bóg wybaczył geniuszowi, który postęp ceni ponad ludzkie życie. O kurczę, a ja dopiero co mówiłem o automatonach. My wybaczyć nie umiemy, wygnańcy z Tesla City. O kurde, monumentu nie tkniemy, ale chaty rozbierzemy na drewno. Odkryte miejsce, osada rybacka. Kolonia za murem. Weźmy zasoby. O, i mam kolejne dwie. Osada rybacka i, aha, i kolonia za murem. Może z tej kolonii byśmy wzięli tych ludzi. Ale najpierw to... Kurczę. Bo też masz... Kurczę, czekaj, bo ty też masz... Nie, ty masz rdzeń. Kurde, no. No i teraz kolonia... Żeby mi... Nie, ja się boję, że coś... Ja się boję, że coś tu będzie nie tak. Wracajcie. Wracajcie. Rdzeń jest przydatny. Wracajcie, wracajcie. Tak jest. Może źle robię, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra. Idziemy dalej. Ile tam ludzi? No kurczę, no wszystko tu pracuje. Nie wiem, może jak tą retortę wybuduję. Ja muszę te automatony zatrudnić, bo i do kopalni. Ile tam tego węgla? No strasznie dużo. Wiecie co? Czekajcie, to ja może zróbmy tak. Nie no, kurczę. Poczekajcie, bo tutaj jest 53... A, właśnie. Zaraz, chwila, moment. Bo to jest 53... Na godzinę. Na godzinę. 53 na godzinę. A pracują... Od 8 do 18, czyli 10 godzin, to jest 530 węgla. Oni, 530 węgla w całym rynsztunku. Czyli jeżeli nie są, jeżeli są zdrowi i jest ich... No poczekajcie, bo tutaj nawet mamy, tak? No, tu mamy tak. Nie, no nie tu, tu mamy tak. A, o właśnie, to o to chodzi. 600, to jest 672 węgla mam... na dobę. W zasadzie, no bo, znaczy na dobę, ci produkują, no bo tylko 10 godzin na dobę produkują, wydobywają, no też muszą moi zbierać tutaj, nie? Bo od tych też dużo zależy. Na przykład, o, ci zbierają tylko 317, pracują też 10 godzin, 317. Więc, więc wiecie co? To nie lepiej byłoby tutaj? Kopalnia węgla? Oni mają 800 węgla. No wiele lepiej. I tam, nieważne czy ktoś jest chory czy nie. No tam nie mam czegoś takiego. Zwiadowcy nie chorują, słuchajcie. Mi się wydaje, że i tam ci nie będą chorować. To zrobimy tak. Zrobimy tak, słuchajcie. Zrobimy tak, że ja muszę pozyskać 9. Tak to też zrobię. 9. Ile mam teraz? 9. Ale kurczę, ja potrzebuję robotników. To zrobimy tak. Tutaj brak. Brak. Tu wsadzę tak. Tutaj wsadzę tak. Tu zrobimy tak. I mam dostępnych 14. To mogę tutaj obsadzić jeszcze. Raz, dwa, trzy, czterech. Dobra. I tutaj. Obsadzimy, słuchajcie. Zrobimy. 20 stali, 10 tak, robotników. Stwórz nowy oddział terenowy. Tak jest. I tu, kopalnia węgla. Dobra. Kopalnia węgla będę miał. Bardziej się to opłaca, słuchajcie. Bardziej się to opłaca.
A to na razie niech se stoi, nie? To mogę nawet wyłączyć, szczerze powiedziawszy. Bach. Mogę to wyłączyć nawet. Nie no, wyłącz. Całkowicie w ogóle wyłącz. A tu dlaczego nie jest włączone? No właśnie. To wyłączyć. No, to nawet może być całkowicie wyłączone. No, i to nawet to zlikwiduje. Skład zasobów. No, ale mam, przynajmniej mam, słuchajcie, nowych tych. No i dobra, i tak będzie ok. Zwiadowcy dotarli do... Dobra, spoko. I tak będzie najlepiej, moim zdaniem. Tak będzie najlepiej. Tak będzie najlepiej. Żywności będzie, jest też ok. I to zrobimy to samo, słuchajcie, z tym, bo czekajcie. Bo ile oni mi tutaj tego drewna pozyskują? 100. To poczekajcie. 100. Też pracują, czyli 100 na go, 100 dziennie, 100 dziennie, nie? A tu 150. To wiecie co? Tu masz ile? 1500. Tu 600. Dobra, to zrobimy tak, słuchajcie moi. Zrobimy tak. To. Ale tu masz inżynierów też. Cholipcia. A tu? Robotników. Dobra, to zrobimy tak. Tutaj weźmiemy brak. Tu weźmiemy. Tak, i weźmiemy tak. Teraz tutaj, co tu mamy? Robotników mamy. Tylko inżynierów. Kurde, wszędzie inżynierowie pracują. Znaczy, aha, tutaj. Tu zrobimy tak. 5 maksymalnie. Dobra. Chociaż, kurczę, tego drewna... Ale dobrze, bo będę miał retortę. A w retorcie też będę miał musiał pracowników. Czekajcie. Osiągnięto maksymalną liczbę ekspedycji. O kurde. O kurde, to jest jeden limit. O shit. Okej, no dobra. No to nie, no to nie. To wróć tak jak było. No wróć tak jak było. Czekajcie, no najpierw muszę węgla. To jest max, pracuje. Tak? Dobra, ja to muszę tak obsadzić jak było. Czyli coś pewnie trzeba będzie innego zrobić, pewnie w tych, w badaniach. Dobra. A co tu jest? Aha, ten młot węglowy. Dobra, to on nie chce nic tam, nie chce tam ten. Nie chce tam na razie plumka. Ja nie mam ludzi, no. No nie mam ludzi, no. No bo co jak chcę, ale tej stali też będę potrzebował w pewnym momencie. Bo co ja tu jeszcze mogę? Barak. Retorta. O, stop. Mamy retortę. Dobra, mamy retortę. Mamy retortę. Dobra, mamy retortę. Dobra. Popatrzmy, co tutaj można, możemy. Mamy jeszcze, możemy regulator przeciążenia, możemy. Pozwala zwiększyć temperaturę we wszystkich strefach ciepła o 2 poziomy. Gdy jest przeciążenie generatora. No ale to... Dobra, to też jest dobre. Też jest dobra. Eksploracja. Fabryka. O, właśnie. Zachwy, które mogą być produkowane automatony oraz inne zaawansowane technologie, maszyny i urządzenia. Fabrykę trzeba będzie zrobić. Lżejsze sanie zwiadowców. Dzięki wykorzystaniu zwykłych lżejszych sanie zwiadowców będą się poruszać o 50% szybciej. To też jest dobre.
Ale fabrykę bym potrzebował lepiej chyba. Dobra, ale to 9 godzin. A to też 9 godzin. Kurde no! Retorty już mam. Ocieplenie baraków zbieraczy. Chyba myślę, że nie jest tak źle, chyba jeszcze im. Termostaty w retortach. O 33% węgiel więcej będą polować. Kurczę, polowy, ładny, polowy. Duży skład zasobów. O! To by było dobre. Kurde, no wszystko jest fajne. Huta parowa, tartak. Maszyna drążąca. A, to drewno, nie? To też byłoby dobre, ale ja tu ludzi potrzebuję, ja nie mam ludzi w ogóle. Nie, to ja muszę fabrykę zbudować. Ja nie wiem, ile tych automatonów będzie można, mógłbym stawiać. Ile na razie mam? Mam 3 tylko. No to jeden zabiorę, to tylko 2, tak? To też kiepsko. Też kiepsko, a tu? O kurde. A, rytm od metra, kurwa, jakieś. Żywność. O, szpital, też nie mam szpitala. Ja cię kręcę. Czekajcie, no bo tutaj to chciałem. No właśnie, szpital. Szpital. O kurde. Ocieplenie placówek medycznych. Powietrzni myśliwi. Ja tu ludzi nie mam, to po co? Nie rodzą się w ogóle. Ocieplenie cieplarni. A, widzisz, no właśnie, tą cieplarnię też by trzeba było ocieplić. Ta cieplarnia w ogóle jest nieocieplona. Ale ja tam włączę grzejniki, to także mi się wydaje, że to na razie ten. Jedziemy z tymi automatonami. Bo ja nie mam ludzi. Nie mam ludzi do pracy. Fabryka. Tańsze automatony. O, tańsze automatony. Boże, kurde, no co z tego, że ja jednego wybuduję i co mi po, jednym? To on tylko 5 ludzi chyba zabierze, mogę, nie? Nie, on wszystkich to 10 ludzi będę miał. Dobra, muszę jednego wybudować. Tak, muszę fabrykę. Muszę tą fabrykę, retortę też bym wybudował przy okazji, już jakby była, to lepiej sobie wybudować tą retortę. Wyjściowa, wykorzystuję wysoką temperaturę, bez... A, o kurde, 210 drewna. No, musimy to postawić, dużo nam stali zabierze i w ogóle. Nie, może tu nawet. Nie było chyba by tak źle. Tutaj budujemy. No i dobra. No i dobra. Tutaj patrzę, za 8 godzin wrócą z węglem. Tutaj trochę jeszcze potrwa to. Także no tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Czy oni mi coś tam... Jeszcze nic. Dobra. Ale prawo, ile jeszcze mam tu czasu? Tu mam jeszcze 2 dni, spoko, tu jeszcze dzień i będę miał, no i teraz ludzi jeszcze nie mam w ogóle. Kurczę, no dzieci mam. No dzieci mógłbym w tych właśnie, w cieplarniach, nie? Zatrudnić, ale ja nie mam w ogóle. Tylko, że, a tutaj 30, aha. O, 3 na godzinę, czyli 36 produktów, to też nieźle. To też nieźle, surową żywność. A dzieci by były dobre, w sensie wybudować jeszcze jedną cieplarnię. Ale cieplarnia, kurde, znowu to rdzenie. No i tak w koło Macieju, nie? I tak w koło Macieju, kurde. Ale cieplarnia byłaby dobra. Ale żywności mamy jeszcze spoko. Na tyle żywności, na tyle ludzi to mamy spoko. Dobra, na razie z żywnością zadamy spokój. Najwyżej, wiecie co, mogę troszeczkę z chaty myśliwych zrezygnować. To znaczy jakoś tam ludzi, nie? No... Może, kurczę, ale to właśnie. Ciekawe, dlaczego to trzeba byłoby podwyższyć pewnie. No, to by trzeba podwyższyć. Oddział terenowy. Dobra, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. O, tu jeszcze kolejne zadanie. Aha, no to już było, dobra. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, zachęcam was do subskrypcji, lajkowania, oczywiście komentowania. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć.